Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Waszych pytań i odpowiedzi. I zajmiemy się dzisiaj takim tematem, jak czy kierowca wie o tym, jeśli ma dodatkowy na przykład zajazd w jakąś miejscowość, czy ma uwzględnione to w rozkładzie jazdy i jak się o tym dowiaduje, że ma tam zajechać. Także dzisiaj sobie odpowiemy na to pytanie i posłużę się rozkładem jazdy linii 191. Jeszcze jest to oczywiście stary rozkład jazdy i żeby nie przedłużać, zajmiemy się sytuacją popołudniową. Rozpatrzymy. I tutaj, jak zobaczycie, to też będzie dostępne na grafice, także bez sensu, żebym to tutaj pokazywał. Jak tutaj widzicie, mamy wszystkie kursy z Karwin Tesco do Koleczkowa, z Koleczkowa do Karwin Tesco, tak? I właściwie nic się tutaj nie dzieje, jedziemy od punktu A do punktu B, ale w ostatnim kursie mamy dodatkowy zajazd przez Kielno Rondo. I właśnie tutaj mamy to uwzględnione, jeszcze zaznaczone na kolor żółty. I wtedy mamy jeszcze dodatkowo oznaczenie, tak, K kurs przez Kielno. Czasami może być tak, że nie jest kurs oznaczony kolorem, tak jak tu ładnie, tylko jest na przykład jakaś literka, że kurs przez Kielno. Tak jest na liniach miejskich. Jeszcze przejdziemy do sytuacji, gdzie mamy rano i w pierwszej brygadzie właśnie rano. Wszędzie jedziemy od Koleczkowa do Karwin Tesco. Z Karwin Tesco do Koleczkowa to jest podstawowa taka trasa główna, ale w jednym kursie robimy z Karwin Tesco do Chyloni dworzec PKP. I tutaj tak jakby dodatkowo zajeżdżamy do Chyloni, tak? I to też jest uwzględnione w rozkładzie jazdy. Mamy napisane, że przystanki dalsze, czyli Łężyce, Chylonia i Chylonia. Z powrotem tak samo Chylonia i Łężyce. I co chciałem jeszcze powiedzieć? Jeśli mamy na przykład jakąś przerwę w rozkładzie jazdy, to też jest to uwzględnione tutaj na przykład. Gdzieś to tu było, tu mi uciekło. O, tu na przykład mamy Łężyce Jerzynowa 7.28 i przyjazd mamy 7.34 na Koleczkowo i odjazd mamy 7.40. Także tak to przy okazji mówiąc, jak to wygląda rozkład jazdy. Jeśli chodzi o linie regionalne, to jeśli mamy taki na przykład rozkład jazdy, to pomiędzy, gdzieś na przykład mamy pomiędzy napisane, że jest kurs przez na przykład Dzierżożno Szpital. I wtedy mamy pomiędzy i wiemy, że musimy zajechać na Dzierżożno Szpital. I zazwyczaj jest to ostatnia miejscowość, gdzie zawracamy, gdzie jedziemy już z powrotem. Wjeżdżamy, zawracamy i jedziemy z powrotem. I ta ostatnia miejscowość, w której zawracamy, musi być napisana na rozkładzie jazdy, żeby wiedzieć, do jakiej miejscowości jedziemy. Na liniach regionalnych o tyle jest łatwiej, dlatego że przystanki są napisane na w kasie fiskalnej, więc łatwo możemy sobie przeskalować, czy mamy ten zajazd, czy też nie. Także tak to wygląda. I ogólnie nie idzie się zgubić, wszystko powinno być łatwo dostępne i widoczne na rozkładzie jazdy. Tak, na kasie fiskalnej wybieramy konkretną godzinę odjazdu, więc to już powinno być zaprogramowane, że jedziemy przez jakąś miejscowość. A więc tak to wygląda. Pokrótce te rozkłady jazdy będą dostępne na grafice, także zapraszam do zadawania kolejnych pytań.